Tomek Olejnik, autor dzisiaj najbardziej chyba gorącego ważenia, mogę tak powiedzieć, albo jednego z najbardziej gorących ważeń podczas gali Fame MMA7. Tomek, co tam się stało z tym hejterem? W sumie to wiesz, emocje po prostu, jakoś tak nie mogłem się powstrzymać, żeby czegoś mu tam nie zrobić. To ty zacząłeś? No ja go tam z bara walnąłem, nie chciałem go tam nokautować przed walką. To z bara go lekko walnąłem i tyle, on się rzucił na mnie. Nawet nie spodziewałem się, że się na mnie rzuci. Myślałem, że mnie odepchać też, ale no powiem ci, że zaskoczyłem się. Ja mnie zaskoczyło, że widziałem, że troszeczkę przepracowałeś na tych tarczach, bo na treningu medialnym to szybko i ładnie poszło ci. Naprawdę zręcznie w stosunku do tego pojedynku wcześniej z Dawidem Malczyńskim, to chyba zrobiłeś postępy, co? No tak, no wiesz co, teraz przygotowywałem się do tej walki, tak jak do walki z Dawidem, no i jakieś tam doświadczenie już było, co nie? Trener Marek cię przygotowywał? Nie, teraz miałem innego trenera w Szczecinie, no a tutaj przyjechałem z dwoma znajomymi, którzy też tam coś w tym sporcie działają i po prostu do narożnika ich wziąłem. Co między tobą a hejterem jest jeszcze poza tym, co się dzisiaj wydarzyło? Jest jakaś zła krew? Cały czas jest ta sama zła krew i żal po prostu do tego, jakim okazał się człowiekiem. Jest różnica wagi, będzie miała jutro znaczenie? Myślę, że tak. Myślę, że będzie różnica. Wykorzystasz kilogramy? No, będę się starał zrobić wszystko, żeby wykorzystać te kilogramy. To co, powodzenia jutro, dziękuję. Dziękuję. Wiewiór, dawaj. Przepraszam.